Na poprzednie warsztaty Małgosia jechała z ojcem Janem. I nie wiem, czy ktoś jeszcze, tak jak ojciec Jan, zauważył przepiękną trasę, którą jechali. Poruszył mnie zachwyt ojca Jana Pawła, który opowiadał o trasie, o przyrodzie. I zwróćcie uwagę, ile radości to dało temu człowiekowi, który jechał i był obecny. Obserwował to, co widział. Dostrzegał to, co widział. Nie przemknęło mu przez oczy, tak jak w większości nam przemykają obrazy, drzewa, które mijamy. Nie wiem, czy zwróciliście kiedyś uwagę na trasę, którą jeździcie na co dzień. Przyjrzyjcie się drzewom, które mijacie po drodze. Bez oceniania tych drzew, czy są wysokie, ładne, brzydkie. Wystarczy tylko na nie patrzeć. A radość powstanie samoistnie. Radość z postrzegania. I tak można nauczyć się postrzegać wszystko, co dostrzegamy. W pierwszych momentach będą oceny, bo tak zostaliśmy uwarunkowani. Natomiast te oceny się po jakimś czasie rozpuszczają. Już nie ma ludzi wysokich, niskich, otyłych, mniej otyłych, szczupłych, brzydkich, ładnych. Patrząc na kogoś, dostrzega się piękno w każdym człowieku i powstaje radość z postrzegania. Ale największym naszym przeciwnikiem jest nasz umysł. Umysł, który tworzy iluzje, który nam wyrzuca to, co się wydarzyło, to, jak powinienem postąpić. A jak nie postąpiłem, obwinianie się za to. Żeby się od tego odseparować, od własnego umysłu, zdystansować do własnego umysłu, jest nam potrzebna medytacja. Medytacja formalna, czyli taka, w której siadamy z zamkniętymi oczyma i dotykamy własnego istnienia. Wyciszamy zmysły, dystansujemy się do umysłu, do zmysłów. I medytacja nieformalna, czyli postrzeganie każdej chwili, skupianie się na każdej chwili. Jeżeli ta chwila mi umknie, jest każda następna, która być może znowu umknie, a po tej chwili znowu będzie następna. Krok po kroku, stąpając, mogę zwracać uwagę na każdy krok, który wykonuję. Chwytam poręczy, czuję zimno pod palcami, bądź ciepło, jeżeli jest drewniane. Czuję to drewno, czuję metal, czuję klamkę, której dotykam, otwierając drzwi. Wkładam klucz, jestem świadomy, jak wkładam ten klucz i wcale nie muszę kontrolować swojego życia. Bo to, co robię, skupiając się na tym, co robię, robię bardzo dobrze, robię właściwie, robię tak, jak powinno być to zrobione. Najwięcej błędów popełniamy wtedy, kiedy mówimy: o kurczę, zamyśliłem się. Medytacja, którą prowadzimy każdego dnia, ta nieformalna, tak zwana, gdzie wykonujemy krok po kroku, jesteśmy skupieni,
na chwili obecnej, wtedy umysł nam przestaje podpowiadać, karmić nas emocjami związanymi z przeszłości i z przyszłości. Bo umysł potrzebuje energii, a energią dla umysłu jest tylko i wyłącznie przeszłość i przyszłość. Rozpatrywanie, rozdrapywanie przeszłości i sięganie do przyszłości. Natomiast chwila teraźniejsza umysłowi energii nie daje. Jesteśmy wówczas nastawieni tylko i wyłącznie na przeżywanie obecnej chwili. Każda chwila, którą przeżywamy w pełni, każda chwila teraźniejsza, którą przeżywamy w pełni, daje nam radość. Ta radość jest samoistna, niezwiązana z żadnymi emocjami. To nie musi być to doświadczenie, które w danym momencie przeżywamy, nie musi być ekscytujące, nie musi być piękne, nie musi być żadne. Może to doświadczenie być pustką. Osoby, które medytują w pustce, doświadczają pewnego rodzaju bezruchu, doświadczają zatrzymania się. A wtedy buduje się radość. Przy takim przeżywaniu każdej chwili, przy takim życiu, tu i teraz, obniżają nam się fale mózgowe, to o czym kiedyś wspominałem, i organizm zaczyna lepiej funkcjonować. Naturalnym stanem naszego organizmu jest stan zdrowia. Zaburza ten stan brak homeostazy, który jest spowodowany podwyższonymi falami mózgowymi związanymi z frustracjami, ze stresem. W takim stanie, w chwili obecnej, nie ma frustracji, nie ma stresu, gdyż nie boimy się o to, co się wydarzy w przyszłości. Nie martwimy się o to, a zatem nie ma napięć związanych z przyszłością. Mam na myśli na przykład pracę, mój stan. Nie martwię się o to, bo mój umysł nie jest zasilany energią tych myśli związanych z przyszłością. Teraz tutaj siedzę, rozmawiam z wami i nie interesuje mnie to, co się wydarzy jutro, pojutrze, za rok. Nie interesuje mnie ten stan, jaki będę miał. Stan fizyczny, jaki będzie za rok. Zgodnie z naukami Chrystusa liczy się ta chwila. To, że tu mogę być z wami, to, że tu jesteśmy wszyscy razem, to, że tu siedzę, czuję się bardzo dobrze w tej chwili. Nie martwię się o to, co się wydarzy w następnych chwilach. I taki stan wprowadza spokój. Ten spokój buduje radość. Radość istnienia. Gdy zrzucimy zasłonę emocji, żyjąc w ten sposób, doświadczając każdej chwili, bądź medytując formalnie, ale medytując bez wizualizacji, medytując bez wyobrażeń,
tylko i wyłącznie skupiając się na chwili obecnej. Czyli na tym, że siedzę, oddycham, czuję swoje ciało. Spada zasłona emocji. Uspokajają się wszystkie uczucia. I wtedy przychodzi radość. A z tą radością napełnia nas miłość. Miłość, która się w nas buduje. Miłość nie do konkretnej osoby, tylko miłość do wszystkich. Do wszystkich i do wszystkiego. I to jest doświadczenie Boga. I to jest szukanie Boga w nas samych. Często nam mówią: Bóg mieszka w tobie, musisz go odnaleźć. Szukanie Boga w sobie to jest uświadomienie sobie, że nie jestem własnym umysłem. Nie jestem własnym ego. Nie jestem własnym ciałem. Jeżeli to zrozumiemy, jeżeli to poczujemy, to doświadczymy Boga w sobie. A wtedy zrozumiemy przypowieść Chrystusa, z którą większość katolików się nie zgadza. Jeżeli ktoś uderzy cię w jeden policzek, nadstaw mu drugi. Ta przypowieść mówi o przyjmowaniu doświadczeń takimi, jakimi są. Policzkiem dla nas była nasza choroba. Przyjmuję ją. Tak jak Chrystus nauczy. Spada na nas następne ciężkie doświadczenie. Przyjmuję. I nie jest to związane z brakiem asertywności. Przyjmuję doświadczenie, ale zastanawiam się, czy jestem w stanie je zaakceptować. Jeżeli jestem w stanie zaakceptować tak do końca, bez frustracji, bez szarpania się, bez chęci zmiany, akceptuję. Lecz jeżeli nie jestem w stanie zaakceptować, to muszę zmienić. I zmieniam. Ale nie mogę nie akceptować i nie zmieniać. Trwanie w takim stanie prowadzi do frustracji, do obłędu. To jest najgorsze wyjście z możliwych. Zastanówmy się, jakie my wyjście wybraliśmy. Skoro jesteśmy tu wszyscy razem, to znaczy, że chcemy to zmienić.